Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie w dniu 19 marca, w dniu imienin Józefa, świętego Józefa, ale również Józefa Marszałka Piłsudskiego. Szanowni Państwo, sądeczanie, dziękuję Wam za uczestnictwo w dzisiejszych uroczystości, za oddanie symbolicznego hołdu Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, jednemu z ojców naszej niepodległości. Przede wszystkim cieszy mnie to, że tak dużo widzę tutaj młodych twarzy, uczniów sądeckich szkół. To im musimy przekazywać pamięć o tych, którym jesteśmy wdzięczni za to, że mieszkamy w wolnej, niepodległej Polsce. Idee, które marszałek pokazywał nam, wszczepiał narodowi polskiemu, do dziś są żywe i do dziś powodują, że myślimy o Polsce właśnie jako o swoim domu, o swojej ojczyźnie. Dzisiejsza data jest, można powiedzieć, znana Polakom, ponieważ imieniny Józefa są obchodzone co roku. Józefów jest wielu, ale od 80 lat praktycznie imieniny marszałka Józefa Piłsudskiego obchodzone nie były. I dopiero praktycznie można powiedzieć w dniu dzisiejszym spotykamy się tutaj właśnie przy nowym pomniku. Mamy takie miejsce, gdzie możemy w końcu godnie marszałka upamiętniać. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za to, że przyjęliście nasze zaproszenie moje i Pana Prezydenta i mam nadzieję, że będziemy spotykali się również na innych uroczystościach i będziemy wracać do tradycji i ją kultywować. Dziękuję bardzo. Pan Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Hanzel z delegacją Urzędu Miasta jako pierwszy składa kwiaty. Piechota ta szara piechota.